Tylko raz w roku. Black Weekend. Minus 25%. Już niedługo. Dostępne tylko na grandgame.com. Mariusz Olkiewicz, Indekecz, Pole, znajdujemy się w CTG Fan Gym podczas oficjalnego Media Day'u przed Galo Fan 37, a ze mną jeden z bohaterów, Cezary Oleksiejczyk. Witam serdecznie. Witam wszystkich, cześć. No więc w takim razie wiadomo, że forma jest dobra, game planu nie zdradzisz, przygotowania super, standardowo. Ale nie, zapytam ta końcówka przygotowań, czy wszystko się obyło bez nawet drobnych urazów? Tak, tutaj wcześniej wspominałem, że przygotowania były super, no i trzeba to dowieść do końca, zrobić tą wagę tak jak należy. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem i bardzo mnie to cieszy, bo w końcu wychodzę bez żadnej kontuzji, w pełni sprawny. Gdzieś tam do ostatniej walki się zborykałem przez cały okres przygotowawczy z kontuzją, a teraz tego nie miałem. Miałem czystą głowę i mogłem się skupić tylko na treningu. W takim razie powiedz, czy ty znasz wymiary twojego rywala, wzrost, zasięg ramion, czy te rzeczy są tobie znane i czy w związku z tym udało się kogoś znaleźć, kto mógłby jakkolwiek naśladować, no bo wiadomo, że to nie jest naturalny półśredni, jest to zawodnik gdzieś lawirujący, który ma bardziej problem z lekką, niż jest zawodnikiem kategorii średniej, pewnie nie wniesie więcej niż 81-2 kg do klatki. Kurde, z tymi warunkami to ciężko powiedzieć, bo ostatnio na przykład jak miałem walkę przedostatnią na Fenie z Jamilem Chanem, to miał wpisane tam w tablicy, tam jak wyczytają zawodników, miał 1,88 m wpisane, tyle prawie co ja, a na walce były głowy niższe ode mnie, także ja to jakoś tam nie dowierzam. Zobaczymy na tym, na ważeniu głównym Fenu, jak zobaczymy sobie prosto w oczy, popatrzymy, to wtedy będę mógł stwierdzić, on jest niższy czy wyższy. Z tego co wiem, to ma tam 1,83 m, także no, ma mniejsze te warunki fizyczne, jest taki bardziej krępy, tak jak ma taką postawę zapaśnika. Także pewnie będzie niższy i będzie miał mniejszy zasięg. A czy się udało kogoś znaleźć? Tak, tam u siebie w klubie w Oleksiejczuk Team mamy sporo zapaśników, także starali się naśladować styl walki Aiguna, także miałem z kim robić. No, na twoim etapie kariery różni zawodnicy różnie do tego podchodzą. Niektórzy jeszcze nawet nie korzystają z porad dietetyka, niektórzy nie jeżdżą po klubach, zamykają się w swoich salkach. Natomiast no, ty, biorąc pod uwagę to, jakie doświadczenie masz płynące od twojego brata, wiesz doskonale, jak na najwyższym poziomie to wygląda i powinno wyglądać. Czy to już na tym etapie warto te wszystkie rzeczy wdrażać? Czy myślisz, że to właśnie na razie jest ten czas na jakieś popełnianie mimo wszystko drobnych, mniejszych błędów, czy na błędy już żadnego miejsca nie ma w tym momencie? Nie, no nie ma błędów. Nie ma tu miejsca na błędy. Mam cały sztab taki przygotowawczy pod walkę. Mam trenera od motoryki Rafała Borta, Łukasza Borta, przepraszam. Mam odrobienia wagi, mam trenera od stójki Iwana, mam trenera głównego Mirka Okińskiego, tutaj jeszcze mój brat, zapaśnicy, także to jest mega rozbudowany team i wiele osób na to pracuje i ja nie chcę popełniać błędów, bo potem gdzieś będę musiał to odrabiać w kolejnych walkach, także mam to wszystko dopięte na ostatni guzik i mam nadzieję, że znowu to zaowocuje i będzie kolejne zwycięstwo dopisane do rekordu. Jak ci idzie wyciszanie, ten ostatni tydzień przed walką, czyli to zejście, łapanie świeżości, tak zwanej szybkości, to jest dla ciebie łatwe, czy jednak czujesz, a może jeszcze jeden mocniejszy, a może jeszcze drugi, czy ktoś nad tym panuje, czy sam już ochładasz sobie głowę? Już tamten tydzień miałem fulgować, ale jeszcze chciałem sobie dołożyć i kurde, już byłem przemęczony, mówię, że nie tędy droga. Trener mnie tam przyhamował, no i w tym momencie tam robię takie treningi po pół godziny, 15 minut, no już więcej nie chcę się obciążać, bo już co miałem zrobić, to zrobiłem i teraz się wyciszam, jakieś tam masaże, takie rzeczy, no i co, i skupiam się na tym, żeby zrobić tą dobrze wagę, bo to też jest kluczowe, zrobić dobrze wagę, potem się naładować, no już się nie mogę doczekać w sobotę, aż tam wejdę do klatki i kurde, będzie ten pierwszy gong. Czy dla ciebie jest jakaś różnica? Czy walczysz w pay-per-view przed skromniejszą publicznością zdecydowanie niż to w otwartym Polsacie, choćby ze względu na sponsorów, czy to nie ma znaczenia, no bo w sumie i tak wychodzisz do pełnej hali kibiców? Nie, no w końcu będzie gala z publicznością. Już nie pamiętam, kiedy się biłem, chyba ostatni raz to 2 lata temu na RWC. Wcześniej były to gale studyjne. Cieszę się, bo bardzo dużo kibiców ode mnie z miejscowości przyjedzie. Parę autobusów się szykuje, także będę miał dla kogo walczyć. Będzie pewnie dobry doping i to będzie mnie niosło.
A co do sponsorów, to jest walka mistrzowska. Dużo tam osób mnie wspiera, za co im bardzo dziękuję, bo bez nich by było na pewno ciężej. Także robi to dla mnie różnicę. Myślisz troszeczkę o tym momencie pasa? Momencie, w którym prezesi zapinają ci pas na biodrach? No bo to jednak ta organizacja, jednak jest 37 gala, druga organizacja w tym kraju. Dużo osób może się zgadzać, nie zgadzać, ale myślę, że takie są po prostu fakty i ten pas po prostu coś już znaczy. No tak, ja sobie to codziennie przed pójściem spać wizualizuję, jak mi ten pas, jak ten pas mam na biodrach, także myślę o tym codziennie i mam nadzieję, że tak będzie. Jeszcze na końcu dwa słowa o Szymona Kołeckiego, bo no dość niespodziewane rozstanie z organizacją KSW, jedna z no, flagowych i marketingowych przy okazji postaci, która nie przegrała walki w organizacji KSW. Jak o tym się dowiedziałeś, bo pewnie byłeś jedną z ostatnich osób, bo Szymon tą decyzję podjął sam i przekazał ją nawet prędzej organizacji niż menadżerce, zdaje się. Co pomyślałeś w pierwszej chwili, bo Szymon nie jest postacią, na której kariera powinna się w tym momencie zakończyć, choćby ze względu na ten ciąg wygranych i to, że jednak jego ciało no, nie jest rozbite, ani jego ciało, ani jego głowa przede wszystkim. Czy w związku z tym ty widzisz gdzieś dalej jego przyszłość, jakoś to jako fan po prostu przemyślałeś już? No jak ja zobaczyłem ten post, to byłem mega zdziwiony i na początku myślałem, że to jakiś żart, ale zapytałem się tam brata, z trenerem rozmawiałem i okazało się faktycznie, że Szymon odszedł od KSW. No ciężko mi sobie wyobrazić, gdzie mógłby Szymon w Polsce walczyć w jakiejś innej organizacji, bo KSW był tam tak naprawdę od początku, tam na Babilonie stoczył kilka pojedynków, ale to głównie ludzie z KSW go kojarzyli, że tam walczy. Miał tam same wygrane, także no nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić gdziekolwiek indziej Szymona. Trzeba poczekać pewnie, tak? I to samo się wyklaruje, gdzie Szymon dalej pójdzie. Mówisz, że nie wyobrażasz sobie go nigdzie indziej, ale no jest część osób, która widzi jedno takie miejsce. Czy ty sobie wyobrażasz, ja nie wiem kogo, czy ciebie? Jesteś pewnie w gronie tych 10 osób, które sobie nie wyobrażam we freakowej organizacji, ale tam Szymona parę osób widzi ze względu na to, że tylko taka organizacja jest w stanie mu zapłacić tyle, ile KSW, bo jest sobie w stanie wyobrazić, że Szymon się zgadza na walkę no chyba freakową tak naprawdę, skoro we freakowej organizacji. Kurczę, no naprawdę ciężko powiedzieć. Ja sobie nie wyobrażam, bo te pojedynki w KSW, te sportowe pojedynki, to naprawdę fajnie się to oglądało, a w MMA, no to nie mam pojęcia, z kim by go zostawili. Ciężko powiedzieć. Tam widziałem. Na pewno nie ma nikogo na jego poziomie tam w tej chwili. Tak, dokładnie. No nie wiem, to ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, a Czarek Olejczyk ma swoją cenę? Mówi się, że każdy ma. Nie wiem, na razie o tym nie myślę. Ja się skupiam na tym pojedynku, żeby zdobyć pas organizacji FEN, a co dalej będzie, to nie wiem. Oczywiście żartuję, że wiadomo, wy nie wybieracie drogi na skróty, a wiemy doskonale, że tam, gdzie Michał się bije, też są miliony do zgarnięcia, więc warto po te miliony iść. Tego ci oczywiście życzę. Fajnie, że FEN tego nie blokuje. Także co, ja dziękuję za wywiad i widzimy się po ważeniu. Dziękuję bardzo. Obserwujcie, oglądajcie w sobotę. Będzie się działo. Tak jest, dzięki wielkie. No, dziękuję.